Witajcie! Cześć, dzisiaj jeszcze dobrze na pole nie wjechałem, a już kurczę, ile tu nazbierane przy samym, znaczy w sumie jeszcze nie wjechałem na pole, a ile nazbierane przy samej drodze, już gałęzi, jeszcze ktoś jakieś małe brzuski pościnał tu, albo nawet przytarkał gałęzie, bo kurczę, są takie spore brzuski, a kurczę, pniaków nie widać. Więc chyba ktoś po prostu przetargał skądś te gałęzie. No a wczoraj też gdzieś tam pod koniec filmu było dosyć słabo słychać. A to dlatego, że telefon wpadł do śniegu i gdzieś tam mikrofon musiał trochę przylać i dlatego tak słabo było. Ale dzisiaj już fajnie śnieg cały stopniał, także można robić sobie na luzie. Wczoraj to tak sobie było przy takiej ilości śniegu. No dobra, to ja się zajmuję tym zbieraniem tego dziadostwa, a potem też nagram w międzyczasie. Opa. Jedziemy wysypać pierwszą przyczepę. Przy okazji pogoda się poprawiła dosyć, że całkiem przyjemnie się zrobiło. Świeci także aż miło. No, powoli jadę, bo tu jeszcze nie jest tak do końca wyczytane i jakieś tam. Tu już zaraz można trochę dać więcej uwagi. Bo tutaj to już przy samym lasku to już jest całkiem nieźle. Fajnie, jak śnieg stopnia, jeszcze słońce grzeje, to już chce się robić. Tak to kurczę, jak wczoraj to śnieg leżał, to tak słabo trochę było. Zawsze to jakieś tam ściana przed zwierzętami, że w jakikolwiek sposób je ograniczy. Dobra, ja zaraz nagram z wysypywania, ale może przewody podpiesz. Dobra, sypiemy.
dalej. O, bo pogoda naprawdę sprzyja. Tym razem przyczepa już tak była doładowana, że już na wolnych te 60 nie mogła unieść jej. Dopiero gazu dałem, to dopiero wtedy uniosło. Bo wcześniej to zawsze kiprowała na wolnych. Tam też kawałek dalej, gdzie teraz zbieram. To już kawałek jest uprawiony przez dziki, ładnie przeryły. Na świeżo. Tam od samego rowu już praktycznie całkiem wyczyszczone jest, bo tam wczoraj zbierałem, także teraz zbieram tu, gdzie te pasy co na początku zbierałem, może zbierałem, bronowałem te pierwsze pasy takie, co tyle gałęzi wyciągało. No, a 60, odkąd linka zamontowana, to już mamy całe 73 motogodziny. Także ładnie kręci. No, teraz już była wywieziona piąta przyczepa, ale sądzę, że 10 to tak leciutko będzie tutaj. Myślę, że o sporo więcej tych przyczep wyjdzie. Nawet do 15 może tu wyjść tych gałęzi, więc no tak jak na początku mówiłem, że orać od razu by to było ciężko przy takiej ilości. Tu ile kawałek? Chyba 5 hektarów jest w tym kawałku. No także no dosyć by to utrudniało jeszcze poza tym, to te na te małe te drzewka takie, znaczy drzewka, krzaki w sumie, to tam żaden problem, ale no tam gdzie niegdzie to są takie większe drzewa, no i to też będzie trzeba wyrwać, jak już się to pozbiera. No potem chyba brona pójdzie, żeby powyciągała to, co tam jeszcze zalega pod trawami. To jak tu niby mała gałązka, pod potem się okaże, że kiwi, ile tego jest dziadostwa. O, a tu zaraz. O, nawet nie widać. No i brona to pozrywa wszystko. Potem chyba pan Marek tą talerzówę kupi. Wszystko się stalerzuje i będzie git. No i potem już orka. Orki z Majorki. Teraz fajnie ciepło się zrobiło, to kurczę, można zbierać, bo ta trawa szybko przeschnie. Cała ta woda odparuje i będzie miód. Dobra, to na razie na tyle. Ja sobie zbieram i coś w wolnej chwili jeszcze nagram. 60 się pasie.
Tylko przyczepę trzeba trochę wyremontować. Odświeżyć, to będzie ładnie się prezentować 30. No. Dobra, to na razie na tyle. No, jedziemy z drugą przyczepą już. Czas dzisiejszej pracy się już pomału kończy. Także jadę wysypać chustą i już będzie na tyle dzisiaj. Na razie pogoda dalej sprzyja, także można robić. No, jedyne co denerwuje to, że kurde zabezpieczenia te przed chwilą wylatują. Wczoraj się wkurzyłem, dałem tu śrubę, jutro muszę stać robić to samo, bo już kurczę. Chyba 3 zabezpieczenia wypadły. Tak samo jak z tej śruby i będzie spokój z tymi zabezpieczeniami. Tylnią burtę też otwieram, bo jej tu nie wyłamało. Jak pociągnę, jeśli coś tam nie spadnie. I to jednak drewniane, więc różnie może być. Opa.
dzisiaj na tyle i widzimy się jutro. To na razie.